Zamykamy rozdział 2021 roku. Za parę dni powitamy rok 2022. Chyba każdy sięgając po nowy kalendarz czyni postanowienia noworoczne. Wiadomo jednak, że ziszczenie się planów w ogromnej mierze zależy od pieniędzy. Gdy patrzymy w budżetowe tabele miasta, zdaje się, że pieniędzy w miejskiej kasie jest niemało, ale wydatki też są ogromne. Jak zapewniał nas zarówno prezydent i skarbnik, jest to, mówiąc kolokwialnie, temat niełatwy, ale do ogarnięcia. W finansach jednak dobry plan to podstawa sukcesu. Po tych ostatnich zmianach w podatkach, które stanowią dochody własnych, one miały miejsce w 2019 roku i w tym roku, a są związane z, z polskim ładem, jest duża niepewność co chodzi o stabilność finansów samorządów. Oczywiście zaplanowaliśmy na przyszły rok dochody tak jak otrzymaliśmy tutaj informacje z Ministerstwa Finansów i od wojewody podlaskiego, natomiast to są pewne założenia, pewne szacunki, a sytuacja no, dr, 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 strasznie zmienia się z dnia na dzień. Widzimy, że jest duża inflacja, wzrost cen towarów, usług, mediów również dotyczy samorządu i to nas w sensie tego budżetu przyszłego roku bardzo niepokoi. Choć do miejskiej kasy wpłyną zapowiadane pieniądze z budżetu centralnego, to wspomniana inflacja może istotnie pokrzyżować plany, nie tylko miejskie. To jest wdrożenie tych wszystkich inwestycji, które mamy w planie zadań inwestycyjnych ze szczególnym naciskiem na inwestycje wynikające z realizacji polskiego ładu. Otrzymaliśmy, otrzymamy, bo jeszcze nie mamy tych środków finansowych. Formułujemy teraz dokumentację pod ogłoszenie przetargów. Sprawa nie jest łatwa, bo ten nasz projekt jest wieloczęściowy, różne zadania są. No i Bank Gospodarstwa Krajowego tak tutaj narzuca pewne takie rozwiązania, które są i dla... Samorządu mało wygodne i dla wykonawców, bo tak naprawdę ten wykonawca przy tych zadaniach rocznych to trzyma zapłatę dopiero po wykonaniu, czyli innymi słowy, skredytuje całe przedsięwzięcie, a nie będzie realizowanych płatności w trakcie roku. Jest jeszcze jedno wyzwanie, które stawia sobie prezydent Suwałk: Wzmocnienie promocji miasta, komunikacji społecznej. Dostrzegam tutaj pewne mankamenty. Zresztą trwają prace nad strategią promocji miasta. Jest taki zespół roboczy, zwołany, powołany z udziałem osób, które pracują w firmach i zajmują się marketingiem. I te osoby poczucają jakieś tutaj swoje uwagi, spostrzeżenia i myślę, że, że przygotują nam ten dokument. Za kilka miesięcy on powinien ujrzeć światło dzienne. Teraz są prowadzone takie prace badawcze, ankiety. Sondażowe, ale widzę, że my bardzo dużo działań wykonujemy, ale to wszystko jest niespójne, rozproszone, rozrzucone po różnych wydziałach, po różnych jednostkach. I trzeba zrobić koncentrację tego, usytuować to w jednym miejscu, w ratuszu i będzie zmiana regulaminu organizacyjnego od 1 stycznia i w tym zakresie powstanie nowy wydział, który będzie miał te zadania dotyczące komunikacji społecznej i promocji miasta.